wszystkich organizatorów, którzy organizują tą galę, podziękować tutaj władzom miasta, przede wszystkim sponsorom, którzy nam zaufali i myślę, że gala, która będzie 12 grudnia, będzie to gala naprawdę, naprawdę udana i nie zawsze się zdarza, że tacy zawodnicy boksują na galach w Polsce. Myślę, że to będzie wydarzenie roku 2014. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich. Dziękuję za miły wstęp. To rzeczywiście będzie jedna z najbardziej doświadczonych w mojej karierze zawodowej rywalek. Ma stoczone 43 walki. Co prawda bilans jest ujemny, natomiast ma tylko kilka walk przegranych przed czasem, ma już walki na dystansie 10-rundowym, walki o pasy. Także spodziewamy się tutaj walki być może nawet na pełnym dystansie 6 rund. Wiem, że to mocna zawodniczka. Patrząc też na boksereku, widziałam, że kilka lat temu, jeszcze jak Iwona Buzowska walczyła, stoczyła właśnie z Galiną walkę i niestety była to przegrana walka Iwony Buzowskiej. A z tego co wiemy, no to Iwona Buzowska, prawda, również była dobrą zawodniczką. W przygotowaniach teraz jestem na etapie sparingów. Właśnie dzisiaj jeszcze wracam do Warszawy na sparing. Na 18, mam nadzieję, że dotrę. Także przygotowania idą bardzo dobrze. O zawodniku tak naprawdę dużo nie mogę powiedzieć, bo jego walk tak naprawdę nie ma bokserskich. Są jedynie walki jego z kickboxingu, więc ciężko powiedzieć, jak boksuje. Jedynie co można było widać w jego walkach, to jest to, że no jest w miarę silnym zawodnikiem, no i dynamicznym. A mój obóz teraz jest taki, że teraz zaczęliśmy sparingi. Sparingi, dużo sparingów, techniki i poprawiania błędów swoich. Czy podbiegali jakieś plany na przyszłość? Następne plany są na 17 chyba stycznia, choć nie jestem pewny dokładnie. 17 chyba stycznia, następna walka byłaby w Stanach. Jeśli chodzi tutaj o mojego przeciwnika, którego jeszcze do końca nie znamy, no są prowadzone tam rozmowy z dwoma zawodnikami. Nie chcemy go po prostu podawać, dopóki nie będzie podpisana umowa na walkę, ponieważ no, jak to często w naszej dyscyplinie bywa, później są zmiany i chcemy to zrobić już jak będzie to na 100% pewne. A jeśli chodzi o przygotowania, no to tak naprawdę ja w toku treningowym i przygotowawczym jestem już od dłuższego czasu, ponieważ w grudniu miałem też taką jedną z opcji zaboksowania właśnie też w Stanach i przygotowywałem się pod tą też datę. No i cały czas po prostu trenujemy, aby zaprezentować się po dłuższej przerwie jak najlepiej. Prowadzę treningi właśnie tutaj teraz obecnie z trenerem Markiem Okreskowiczem, który ze mną jest od samego początku, jeśli chodzi o boks i amatorski, i zawodowy. I ogólnie pierwszym moim trenerem teraz jest trener Sugar Hill, który obecnie jest akurat w Stanach, ale cały czas jesteśmy w kontakcie i z nim tutaj konsultujemy sprawy treningowe. No, jest to trener z ogromnym doświadczeniem i który mam nadzieję, że dużo pozytywnych rzeczy wniesie do mojego boksu i będę mógł się zaprezentować z jak najlepszej strony. Travis Walker na pewno to już jest nazwisko w świecie boksu. Miał bardzo wiele dobrych pojedynków. Większość z tych pojedynków wygranych przed czasem, więc nie można... 52 walki, 39 wygranych. 31 przed czasem. Dokładnie tak. Dysponuje dysponuje mocnym uderzeniem z lewej i z prawej ręki, więc na pewno będę musiał być skoncentrowany w 100% do tego pojedynku. Takie nazwisko tutaj na polskiej gali to naprawdę robi dobre wrażenie. Myślę, że kibice nie będą żałowali, że będą oglądali taki pojedynek. To też pokaże, w którym miejscu jestem w tym dniu, w którym miejscu w świecie boksu. Na pewno to będzie jakiś mój taki sprawdzian, test, bo on naprawdę mocno bije i zobaczymy moją szczelną gardę.
Zacznę się szybciutko tak, może od Kamila. Tam Kamil jest nie taki, może nie powiedział o szczegółach, że ma walkę po walce. Jest to ciężko, mniej czasu na regenerację, bo niedawno była walka w Dzierżoniowie. Kolejna walka, teraz kolejna walka w Stanach. Można powiedzieć, teoretycznie większa walka go czeka w Stanach, także ta walka, można powiedzieć, to jest taki jeden z etapów treningowych. Przecież nie lekceważymy, bo ten zawodnik z Azerbejdżanu jest dość taki nieskoordynowany. Sami wiemy, jak boksowali u nas w lidze i mieliśmy też zawodnika z tamtego miejsca, który boksował bardzo nietypowo. Był nieprzewidywalny, także tutaj wracając do Kamila, przeciwnika jest bardzo niebezpieczny, nie wiadomo, czy będzie bił lewy, czy będzie bił prawy, ale jesteśmy nastawieni na takie zawodnika. Mam nadzieję, że Kamil tą walkę wygra, polecimy do Stanów i tam będziemy już mieli jakąś walkę mocną, poważniejszą. Wracając się trochę do Kamila, Kamil miał troszeczkę problemów zdrowotnych, ale mam nadzieję, że na 12 grudnia już będzie w pełni sił. I widzi do ringu i pokaże się z jak najlepszej strony. Znamy Kamila, wiemy jak boksuje, wiemy, że to zawodnik bazujący na szybkości, na ruchliwości i także sile uderzenia. No niestety w ostatnim czasie nie kończył tych walk tak, jak byśmy chcieli, czyli wiadomo, że przed czasem, bo troszeczkę borykał się z problemami zdrowotnymi, ale mówię, do 12 grudnia mam nadzieję, że wszystko już będzie ok. Wyjdzie Kamil w pełni sił i naprawdę zaboksuje tak, jak boksował jeszcze do niedawna, czy powiedzmy rok temu. Co do Mariusza Wacha. Trenujemy z Mariuszem mocno, wspinamy się po szczeblu powoli na samą górę. Zaczęliśmy praktycznie takie poważne treningi 3 miesiące temu. I mam nadzieję, że za 3 miesiące Mariusz będzie zrobił taki 7-milowy krok do przodu i będzie jeszcze w lepszej formie niż teraz na 12, ale uważam, że na 12 już tak pokaże się z dobrej strony. Travis Walker, ktoś by powiedział, że za szybko na tego zawodnika. Ja uważam, że nie, po przerwie przynajmniej dwuletniej. Uważam, że obdarzony jest bardzo mocnym ciosem. No, teraz rozmawiałem z zawodnikiem, który z nim walczył. I mówi, że boksował z nim i naprawdę ci z lewej, ci z prawej ręki bije tak mocno, że nawet nie widać tą siłę, tak? A każdy cios praktycznie gdzieś tam aż dochodził mu do pięt. Także Mariusz będzie musiał przynajmniej w pierwszej fazie walki uważać na jakiś niebezpieczny cios, czy z lewej, czy z prawej ręki, bo widać było, jak ktoś zajrzał na YouTube, to widział, że te walki kończył i bijąc z lewej ręki, z prawej ręki. Także tu będziemy na pewno w pierwszej fazie czujni i będziemy boksowali, żeby na pewno te pierwsze rundy też nie przegrać, a zdecydowanie wygrać. A później będziemy w drugiej fazie walki dążyli do tego, żeby jak nie skończyć przynajmniej walkę przed czasem, to go zdeklasować i narzucić swój styl boksowania. Także jest to na pewno jakiś tam krok Mariusza i przepustka do powrotu na te szczyty i walki o tytuły.